grupie siódmej. Także spotkanie w Skopie, w którym drużyna Macedonii podejmowała reprezentację Turcji. I już na początku spotkania wielka niespodzianka. Vlatko Grozdanowski strzałem głową pokonał jednego z najlepszych bramkarzy ostatnich mistrzostw świata. Ekber po prostu nie dał rady. Piłka między nogami tego bramkarza, a więc 1-0 dla Macedończyków. 29 minuta spotkania i fantastyczna akcja. Okan Biurek strzela w taki dziwny, ale bardzo skuteczny sposób, dając remis reprezentacji Turcji, która przecież świetnie rozpoczęła eliminację tym pierwszym zwycięstwem 3-0 ze Słowacją. Kiedyś o takich strzałach mówiło się Angielka. Pokonany więc macedoński bramkarz Petar Milosewski, ale to nie koniec jego nieszczęść. Największe nastąpiło w 54 minucie, kiedy to Nihat Kaveci takim właśnie fantastycznym strzałem dał tureckiej drużynie prowadzenie w tym meczu i dał jej w tym meczu zwycięstwo.